Sześcioczęściowy miniserial Miłość, Nienawiść i Propaganda prowadzi George Strombolopoulos. Druga wojna światowa skończyła się 70 lat temu, ale nadal trzeba o niej mówić. Na fronty posłano wtedy miliony ludzi. Czy poszlibyście walczyć, gdyby ojczyzna wzywała? Jeśli wasza pierwsza reakcja brzmi nie, zastanówcie się, co by was przekonało. Kiedy Adolf Hitler rozpoczynał swoje podboje militarne, większość Niemców nie chciała się bić. Potem coś się zmieniło. Propaganda miała w tym swój udział. Zwykli Niemcy byli nią codziennie zasypywani, podobnie jak mieszkańcy innych krajów. Dzisiaj przyjrzymy się, w jaki sposób przekonywano zwykłych obywateli do wojny. Miłość, nienawiść i propaganda. Część druga. Wojenny marketing. Jest kwiecień 1939 roku. W Berlinie trwają przygotowania do Wielkiego Święta. Führer kończy 50 lat. Nazistowscy notable martwią się, czy prezenty mu się spodobają. Najbardziej cieszy się na widok makiety Łuku Triumfalnego w Germanii, planowanej nowej stolicy przyszłego imperium. Twórca Wielkich Niemiec otrzymuje podziękowanie i życzenie od całego narodu. Rocznica była wyjątkowa. Führer i Niemcy świętowali ostatnie sukcesy, a zarazem mieli świadomość, że czas ucieka. Coś wisiało w powietrzu. To prawda. Zbliżała się chwila wprowadzenia w życie planu Hitlera. Zakładał on budowę światowego imperium. Pierwszym celem była Polska. Po pierwszej wojnie Niemcy stracili część terytorium na rzecz wschodniego sąsiada. Hitler zamierzał odzyskać ją z nawiązką. Francja i Anglia zagroziły, że jeśli najedzie Polskę, wypowiedzą o wojnę. Ewentualny konflikt spowodowałby wielki rozlew krwi. Po klęsce 1918 roku Niemcy nie są jednak chętni do kolejnej wojny. Hitler ma problem, jak przekonać naród, że warto ją rozpętać. Latem 1939 roku większość obywateli Niemiec nie myśli o wojnie. Hitler zapewnił swojej ojczyźnie spokój i dostatek. Zyskał miłość i uwielbienie Niemców i Niemek, w tym Merity Maschmann. Hitler był wielkim człowiekiem, geniuszem, zbawcą narodu. Należała do Związku Niemieckich Dziewcząt, żeńskiej sekcji Hitlerjugend. Członkinie uwielbiały ruch na świeżym powietrzu i kochały Führera. Merita wstąpiła do związku z przyczyn, które zrozumie każda nastolatka. Chciałam wyrwać się z ciasnego świata dzieciństwa, z konserwatywnego domu moich rodziców, gdzie najważniejsza była tradycja. W 1939 roku 60 tysięcy dziewcząt przybyło do Berlina. Ustanowiły nową tradycję, przysięgając wierność Führerowi. To przyszłe pracownice, żołnierki, matki. Musiały być gotowe na wykonanie każdego zadania. Jednak nawet najwierniejsze zwolenniczki wodza nie myślały o konflikcie zbrojnym. Słyszało się plotki o wojnie, ale ignorowałyśmy je. Byłyśmy pewne, że Hitler to człowiek pokoju. W jaki sposób ten człowiek pokoju zdołał rozpętać wojnę? Swoją strategię opisał następująco. Wydarzenia należy przedstawiać tak, aby masy podświadomie doszły do wniosku, iż sprawy nie da się rozwiązać pokojowo. Konieczne jest użycie siły. Józef Goebbels, mistrz propagandy Hitlera, zaczął realizować ten plan za pomocą prasy. Przekaz był prosty. Obarczyć winą
Polskę. Każdą wojnę trzeba usprawiedliwić, żeby nie wyglądała na atak, ale na obronę własnych granic. Tak właśnie przedstawiono Niemcom wydarzenia z września 1939 roku. Gazety dostawały polecenia z ministerstwa na temat treści i dat artykułów. Oto dyrektywa z 10 sierpnia. Na pierwszej stronie musi być informacja na temat prześladowań Niemców w Polsce. Niemcy traktowani jak kryminaliści. Terror przeciwko etnicznym Niemcom. Samolot sekretarza stanu ostrzelany. Wysłannik radia CBS w Berlinie, William Scherer, był zdumiony. Reszta świata sądzi, że Niemcy chcą najechać Polskę. Tu słyszy się coś wręcz odwrotnego. Przecież obywatele Niemiec nie mogą wierzyć w takie kłamstwa, prawda? Okazuje się jednak, że wielu wierzy. Dyrektywa z 26 sierpnia. Nadal intensywnie informować o prześladowaniach w Polsce. Wojna nerwów musi trwać. Niemcy nadal są gnębieni. Polska w wojennej gorączce. Nazistowska propaganda głosi, że Niemcy w Polsce są atakowani i mordowani. Stwarza iluzję, że III Rzesza musi interweniować w obronie swoich obywateli. Scherer był bezpośrednim świadkiem manipulacji. Jutrzejsze gazety napiszą, że Führer prosi naród o cierpliwość, bo chce wykorzystać wszelkie pokojowe narzędzia rozwiązania konfliktu. Prawda była zupełnie inna. Hitler na tajnym spotkaniu powiedział współpracownikom, że zamierza rozpocząć wojnę nowego typu. Nasze szwadrony śmierci mają rozkaz bezwzględnego mordowania polskich mężczyzn, kobiet i dzieci, powiedział. Naszym celem jest fizyczne unicestwienie wroga. W nocy z 31 sierpnia na 1 września doniesiono, że Polacy zaatakowali niemiecką radiostację w Gliwicach. Tymczasem atak upozorowali sami Niemcy. Ta prowokacja była ostatnim etapem kampanii propagandowej. Hitler stwierdził, na siłę muszę odpowiedzieć siłą. Tak rozpoczęła się inwazja na Polskę. W chwili ataku na radiostację gliwicką niemieckie wojsko było już na terytorium sąsiada. Teza o uderzeniu obronnym była bezczelnym kłamstwem. Na ulicach Berlina nie było wiwatujących tłumów. Wielka Brytania i Francja wypowiedziały Niemcom wojnę. Wybuchł kolejny światowy konflikt, a kłamstwa miały sączyć się dalej. Niemieckim obywatelom pokazano nieprawdziwą wersję inwazji. Polacy poczuli ją na własnej skórze. Naziści uważali Polaków za podludzi, Untermenschen. Ich zdaniem Polska nie miała prawa istnieć. Mordowano jeńców i cywilów, łamiąc międzynarodowe konwencje. Największym sukcesem propagandy było wmówienie ludziom, że Wehrmacht walczył z honorem. Do dzisiaj wielu sądzi, że była to normalna kampania militarna, a śmierć cywili w takich sytuacjach jest nieunikniona. Mało kto wie o odgórnych rozkazach mordowania bezbronnych ludzi.
Na wschód do tworzenia Lebensraum, przestrzeni życiowej, wysłano też 10 tysięcy młodych Niemek. Była wśród nich Merita Maszman. Przepełniało mnie zimne, obezwładniające poczucie wyższości wobec Polaków. Układ był jasny. Ja wydawałam polecenia, oni je wykonywali. W domach, z których wygnano Polaków i Żydów, zamieszkali Niemcy. Dziewczyny Hitlera wcielały ideologię w życie. Nie wszystkie były fanatyczkami, ale każda robiła to, co od niej wymagano. To także dzięki nim system działał. Niemiecki totalitaryzm nie opierał się na fanatykach, tylko na o wiele liczniejszej rzeszy konformistów. Naziści przekształcali Polskę w część Niemiec. Zlikwidowano polskie organizacje, prasę, zamknięto szkoły i teatry. Zakazano wydawania książek. Część parków, tramwaji i chodników zarezerwowano wyłącznie dla Niemców. Polska przestała istnieć. Co tymczasem działo się w Niemczech? Zwykli mieszkańcy oddychali z ulgą i chodzili do kina. Największym przebojem był dokumentalny film Chrzest Ogniowy, wychwalający sukcesy niemieckiego lotnictwa. Niemiecki miecz przeszył polskie serce. Obraz przedstawiał metodyczne niszczenie Warszawy za pomocą nalotów dywanowych. Miał budzić przerażenie, zastraszyć kraje Zachodu. Można śmiało powiedzieć, że film był groźną bronią w niemieckim arsenale. Wojna z perspektywy mieszkańców oblężonej Warszawy wyglądała zupełnie inaczej. Prezydent miasta zezwolił mi na robienie zdjęć. Mam pokazać światu, co się tu stało. Julian Bryan, młody amerykański fotograf, uchwycił koszmar wojny w twarzach ofiar. Przerażona 10-letnia dziewczynka patrzy na martwe ciało swojej starszej siostry. Nie może zrozumieć, dlaczego siostra nie chce się do niej odezwać. Zdjęcie stało się jednym z najchętniej wykorzystywanych obrazów przez brytyjskie i amerykańskie biura propagandy. Warszawa jako pierwsza doświadczyła apokaliptycznej machiny wojennej Hitlera. Chaim Kaplan napisał: oto początek nowej ery w dziejach świata. Obecna wojna zniszczy całą ludzką cywilizację. Warszawa poddała się po miesiącu. Przerażony Kaplan oglądał defiladę zwycięzców. Tam, gdzie stanie Hitler, tam dla Żydów nie ma nadziei. Jesteśmy w potwornym niebezpieczeństwie. Czerwiec 1940 roku. Świat wstrzymał oddech. Niemcy defilowali polami elizejskimi. Zajęcie przez nazistów Paryża było niewyobrażalne i upokarzające. A przede wszystkim było faktem. Od początku roku Hitler zajmował kolejne kraje na północ i na zachód od Niemiec. Zadał Francji błyskawiczną i druzgocącą klęskę.
Jean Guénot, francuski nauczyciel, widział marsz Wehrmachtu. I am full of grief, anger and shame. Przepełniają mnie gniew, smutek i wstyd. Nie wiedziałem, że aż tak kocham swój kraj. Ulice zarała ciżba w szarych mundurach. To najazd szczurów. Kamery niemieckiej kroniki uwieczniły opustoszały Paryż, który po triumfie zwiedzał Hitler. Efektowna sesja zdjęciowa. Był w stolicy Francji tylko 3 godziny. Jego żołnierze zostali dużo dłużej. Paryż zaśmiecony został swastykami, ale najeźdźcy nie zlikwidowali francuskiego rządu. Nowym przywódcą zależnym od nazistów został marszałek Philippe Pétain. Ten pozornie łagodny staruszek bohatersko walczył w pierwszej wojnie. Jego mianowanie przywróciło Francuzom resztki honoru. Był w końcu bohaterem wojennym. Z drugiej strony przypominało wskrzeszenie umarłego. Jak ze zmęczonego starca zrobić przywódcę, który potrafiłby natchnąć naród? Pétain zapewniał rodaków, że Francja ma się dobrze. Rozpoczął ofensywę niewymierzoną jednak w Niemców, a we Francuzów. Bronią nie były karabiny, lecz plakaty. Listonosz chodzi od drzwi do drzwi z portretami wielkiego przywódcy. Obraz, który każdy z nas ma w sercu, ma też zawisnąć w każdym francuskim domu. W ciągu roku podobiznę 84-latka faktycznie zalały kraj. Miły staruszek okazał się bardzo stanowczy. Postanowił zaprowadzić we Francji konserwatywne porządki. Chodziło o powrót do korzeni. Pozbycie się zagranicznych naleciałości. Żadnych Żydów, komunistów i socjalistów. Zamierzał oczyścić z nich Francję. Oraz pozbyć się grupy, która jego zdaniem była winna klęski. Nauczycieli. Wielu ludzi nie lubi Belfrów, ale żeby oskarżać ich o porażkę w wojnie z nazistowskimi Niemcami? Zdaniem Pétaina to przez tych bezbożnych lewackich pacyfistów we francuskich uczniach zgasł patriotyczny duch. Marszałek był wszędzie. Spotykał się z dziećmi. Trafił do elementarzy i czytanek. Przedstawiano go jako księcia z bajki, który przybędzie na pomoc wszystkim dzieciom. Jako zbawcę kraju. Z dziecka bardzo łatwo zrobić wyznawcę danej sprawy lub osoby. Najmłodsi to idealny cel dla propagandy. W szkołach wiele się zmieniło. Nauczycieli oskarżanych o poglądy komunistyczne lub sianie defetyzmu przenoszono, zawieszano i wyrzucano z pracy. W ich miejsce pojawiła się nowa, bardzo duża, okazała twarz. Marszałek Pétain. Guénot był przerażony zmianami. Na ścianie zawisła jego ohydna podobizna. Patrzył na nas jak Bóg Ojciec. Nic nie mogło umknąć jego spojrzeniu. Do szkół wróciły porządek i dyscyplina. Wprowadzono nowe podręczniki. Nauczycieli pilnowali nowi kuratorzy. Notuje każde zdanie i zdaje raport na temat bluźnierstw, które rzekomo wypowiadam na temat reżimu Pétaina. Historia idei stała się podejrzana. Oto znak czasów. Pod koniec 40 roku marszałek odwiedził tyrana, który faktycznie pociągał za sznurki.
Pete otwarcie kolaborował z nazistowskimi Niemcami. Oto kolejny znak czasów. Szef państwa francuskiego podlizuje się Hitlerowi. Uczniowie Gueno wiedzą, po czyjej stronie opłaca się stać. Jestem resztką starożytnego i podejrzanego świata. Moi podopieczni nie patrzą mi w oczy. Boją się, że na nich też padnie podejrzenie. To instynkt samozachowawczy. Przystosowują się. Naziści podbili prawie cały kontynent. Niemiecka propaganda zwróciła się przeciwko Wielkiej Brytanii. Ataki były bezwzględne, a czasem nawet zabawne. Biorąc poprawkę na nazistowskie poczucie humoru. Członkowie Hitlerjugend odgrywają tu przedstawicieli zepsutej angielskiej elity. W wojnie satyrycznej alianci dysponowali jednak tajną bronią. Charlie Chaplin był stworzony do roli Hitlera, chociażby przez identyczny wąsik. I skłonność do przesady. Chaplin rozpoczął zdjęcia do swojego pierwszego filmu dźwiękowego tydzień po napaści na Polskę. Hitler podbijał kolejne kraje, Chaplin nadal kręcił dyktatora. W połowie zdjęć wytwórnia United Artists zaczęła mieć wątpliwości. Nie słuchałem krytyki. Hitlera trzeba było wyśmiać. Postać filmowego dyktatora nazywa się Adenoid Hinkel. Brytyjscy propagandziści dostali prezent. Oto słowa popularnej wówczas piosenki. Co to za typek podobny do Chaplina? Dlaczego sądzi, że zdoła wygrać wojnę? Satyra potrafi ukazać śmieszne cechy dyktatora, ale także jego demoniczne i potworne oblicze. Widzowie śmiali się z napuszonego dyktatora. Chaplin pokazał zarazem, jak niebezpiecznym człowiekiem jest Hitler. Naziści przekonali naród niemiecki do wojny już w 1939 roku. Machina propagandowa miała uzyskać od ludu zgodę na kolejny projekt – masowe mordy. Film Ofiary przeszłości należał do ulubionych obrazów Hitlera. Nakręcono go na jego rozkaz i wyświetlano w każdym z 5300 niemieckich kin. Był naprawdę odrażający. Wszystko, co słabe, zostanie unicestwione przez naturę. Sfilmowano osoby kalekie i niedorozwinięte umysłowo, pacjentów i pensjonariuszy niemieckich szpitali. W filmie nazywa się ich darmozjadami, ludźmi niezasługującymi na to, żeby żyć. Pozwoliliśmy niegodnym życia rozmnażać się. Dokument był częścią kampanii na rzecz ich eksterminacji. Nie pasowali do ideału rasy panów. Jesienią 1939 roku Hitler potajemnie zezwolił na eutanazję osób nieuleczalnie chorych. W świetle niemieckiego prawa była ona przestępstwem. Führer nie ujawniał rozkazu w obawie przed reakcją narodu. Tymczasem propagandyści bezwzględnie atakowali niepełnosprawnych. Twierdzili, że uczciwi Niemcy opłacają wygodne życie tym gorszym okazom człowieka. Ile zdrowych osób można by utrzymać za tę sumę? Film Das Erbe postawił kropkę nad i. Słaby zając został upolowany. Ta kwestia była wtedy największym tabu. Operację od początku przeprowadzano w ścisłej tajemnicy. Operacja,
Elvira Hempel trafiła do domu dla obłąkanych na podstawie błędnej diagnozy. Człowiek śmierć przychodzi prawie codziennie. Jednoki chłopczyk dostaje zastrzyk. Po chwili umiera. Człowiek wraca, daje zastrzyk kolejnemu dziecku. Ono też umiera. Człowiek śmierć ma dużo pracy. Człowiek śmierć to w tej relacji lekarz. Wiele osób z tego środowiska popierało eutanazję i nazizm. Lekarze to najbardziej znazyfikowana grupa zawodowa w III Rzeszy. Zamiast leczyć pacjentów, zwyczajnie ich mordowali. Naziści wymyślili szybszą i wydajniejszą metodę uśmiercania ludzi. Chorych wysyłano do zbiorczych domów śmierci. Pewnego dnia płacz dzieci umilkł. Zobaczyłam, że wszystkie łóżeczka są puste. Pobiegłam do sali, w której spały starsze dzieci. Tam też były puste. Krewni zamordowanych dostali dokumenty ze sfałszowanymi przyczynami zgonu. Czarnego dymu z kominów krematoriów nie dało się jednak tak łatwo ukryć. Szary autobus wrócił do szpitala, tym razem po Elvirę i resztę pacjentów. Zdrapałam odrobinę farby z okna i wyjrzałam przez dziurkę. Mijaliśmy domy i drzewa, nic więcej. Dzieci zaprowadzono do piwnicy i kazano się im rozebrać. Miały wziąć prysznic. Kobieta zagoniła dzieci do sali z ciężkimi drzwiami. Schowałam się za lekarzem. Spytał mnie, jak się nazywam i ile mam lat. Kiedy odpowiedziałam, kazał mi się ubrać. Byłam uratowana. Za ciężkimi drzwiami reszta dzieci umierała w męczarniach. Umywalnia była komorą gazową. Po raz pierwszy zastosowano mechanizm, który miał stać się symbolem nazistowskich Niemiec. Pogłoski o morderstwach dotarły do popularnego katolickiego duchownego, Klemensa Augusta kardynała von Galena. Postanowił sprzeciwić się Hitlerowi, ujawniając prawdę o programie eutanazji. Jeśli można mordować ludzi bezproduktywnych, biada starcom, inwalidom, a nawet żołnierzom, którzy wrócą z frontu okaleczeni. Biada Niemcom, skoro boskie przekazanie nie zabijaj jest tu nie tylko łamane, ale łamane zupełnie bezkarnie. Po wygłoszeniu tych słów kardynał czekał na gestapo. Pojawił się u niego ktoś inny. Zwykli ludzie proszący o tekst kazania. Wkrótce znał je cały świat. Nazistom to się nie spodobało. Żądali, aby uwięzić, a nawet powiesić von Galena. Kto ośmieliłby się sprzeciwić Hitlerowi? Wydarzyło się jednak coś niezwykłego. Hitler rozkazał zamknąć komory gazowe dla niepełnosprawnych. Naziści mierzyli się z zastanym systemem wartości, którego nie dało się tak szybko obalić. Na tak fundamentalną zmianę potrzeba wielu lat. To dowód na to, że propaganda nie była wszechmocna. Niepełnosprawni nie szli już do gazu. Nadal jednak zabijano ich za pomocą trucizny i głodzono na śmierć. Do 1945 roku zamordowano 200 tysięcy kobiet, mężczyzn i dzieci. Jesienią 1941 roku personel ośrodka, w którym uśmiercano pacjentów, wysłano do Polski z misją założenia i prowadzenia obozów śmierci. Chodziło o Żydów. Tym razem propaganda zadziałała.
Warszawa, rok 39. Ludzie na ulicy wygłupiają się przed kamerą. Scena jest niezwykła, bo to prawdopodobnie ostatnie ujęcia uśmiechniętych warszawskich Żydów. W październiku naziści opanowali całą Polskę. Ekipy filmowe od razu zaczęły kręcić. Większość zdjęć i filmów Żydów z tamtego okresu wykonali niemieccy żołnierze i propagandyści. Ile prawdy jest w tych materiałach? Hitler i Goebbels chcieli udowodnić, że Żydzi to podludzie przenoszący robactwo. W ich oczach byli zupełnym przeciwieństwem Niemców, rasy panów. Niemcy nie zobaczyli więc tego, tylko to. Lęk przed epidemią stał się pretekstem do zamknięcia polskich Żydów w gettach. 400 tysięcy warszawiaków żydowskiego pochodzenia zamknięto na obszarze, który stanowił ledwie 3% terytorium miasta. Getto otoczono 3-metrowym murem. Żydzi byli w potrzasku. Nazistowska propaganda wykorzystywała warszawskie getto jako plan filmowy, dowolnie naginając fakty. Oto niewykorzystane fragmenty nagrania do filmu, który miał udowadniać, że w getcie jest mnóstwo jedzenia. Przed pełną mięsa witryną stoją mali statyści, głodne dzieci. Przekaz brzmiał: uprzywilejowani Żydzi jedzą ile chcą, skazując biedniejszych na głód. A to okrutna manipulacja. Tak naprawdę Niemcy systematycznie głodzili mieszkańców getta. Racja dzienna zawierała kilkaset kalorii. Prezesem Judenratu Rady Żydowskiej był Adam Czerniaków. Dzieci wyglądają jak żywe szkielety. Wstyd to przyznać, ale dawno tak nie szlochałem z rozpaczy. Do getta zaganiano coraz więcej ludzi. Bieda i rozpacz rosły. Propagandziści twierdzili, że tak oto wyglądają Żydzi w swoim środowisku naturalnym. Naziści filmowali nieszczęście i pokazywali zwykłym Niemcom, jak ohydni są polscy Żydzi i w jak potwornych warunkach żyją. Tyle, że to naziści wpędzili ich w taką nędzę. Plakaty stały się rzeczywistością. W getcie zaczęły szerzyć się choroby. Co tydzień umierało 1000 osób. Piąty maja. Przyjechali filmowcy. Pytam, dlaczego nie filmują naszych szkół. Nasze osiągnięcia ich nie interesują. 6 maja. Niemcy nagrywają obrazy zwłok poddanych kwarantannie. Mieszkańców getta ukazano w filmie Wieczny Żyd, jednym z najbardziej odrażających obrazów w dziejach kina. Są sprytne, tchórzliwe i okrutne, żyją w stadach. Tak samo Żydzi, którzy zarażają chorobami świat. Porównano Żydów do szczurów oraz postawiono obok siebie eksterminację szkodników i eksterminację rasy żydowskiej. Wiosną 1942 roku do getta przybyło jeszcze więcej ekip filmowych. Kręciły wielki finał. 22 lipca Czerniaków dostał rozkaz do rozpoczęcia deportacji getta. Do czwartej mam dostarczyć 9 tysięcy. Mam skazać na śmierć żydowskie dzieci. Czerniaków zostawił ostatnią wiadomość i popełnił samobójstwo, połykając cyjanek. Do tego czasu zmarło już 100 tysięcy warszawskich Żydów.
Kolejne 300 tysięcy czekała śmierć w obozach. Tym razem w Niemczech nikt nie protestował. Wystarczyło sprawić, żeby ludzie nie dostrzegali zła. Pewien historyk wypowiedział słynne słowa. Drogę do Auschwitz zbudowano nienawiścią, ale wybrukowano obojętnością. Stało się to, czego chciała machina propagandowa. Zwykli Niemcy się odwrócili. Na wschodzie wyrastała potęga Japonii. Tu także głoszono wyższość rasową i konieczność podboju. W 1937 roku Japonia najechała Chiny. Japończycy dopuścili się tam zbrodni wojennych. Uważali bowiem Chińczyków za istoty niższe i gorsze od siebie. Wydawało im się, że Japonia winna rządzić całą Azją. Władze sięgnęły po zaskakujące narzędzie propagandowe. Na ludzi oddziałują polityczne hasła. Jeszcze silniejszy wpływ ma jednak popkultura, filmy, piosenki i książki. W Japonii już wtedy królowała manga, czyli komiks. Miały sympatyczną formę, ale treść była czystą propagandą mocarstwową. Największym wzięciem cieszył się komiks o Norakuro, żołnierzu psie. Prowadził brygadę dzikich psów do walki z tchórzliwą armią świń pod wodzą generała Schabika. Wszyscy wiedzieli, że komiksowe świnie to Chińczycy. Chińskie wojsko składa się ze świń. Czytelnik od razu rozumie, czemu służyć ma inwazja. To starcie ludzi takich jak on z innymi, ludźmi całkowicie się od niego różniącymi. Dla Toshie Sakue komiksy były jedynym oknem na świat. Mieszkała w wiosce Kosugi. Najważniejsze lekcje w szkole dotyczyły cesarza Japonii. Był Bogiem, ale też kimś dobrym i łaskawym, takim drugim ojcem. Uczyłam się być dobrą japońską patriotką. Patriotyzm, religia i osoba cesarza splatały się w jedno za sprawą starożytnego mitu. Cesarz był wcielonym Bogiem. Japończycy boską rasą. Dawali sobie prawo do podboju innych państw, bo prowadzili świętą wojnę. Propaganda głosiła wyższość rasową i potęgę narodu. Zapewniała, że zwycięstwo jest absolutnie pewne. Ludzi mobilizowano wizją oczyszczenia Azji z wpływów Zachodu. Każdy Japończyk musiał całkowicie poświęcić się wojnie. Więzi społeczne odgórnie zmieniano. Japończyk, który kochał cesarza i naród mniej niż własną rodzinę, nie był dobrym Japończykiem. Rikichi, najstarszy brat Toshie, został powołany do wojska. Zrobiliśmy maleńkie flagi i machaliśmy mu na pożegnanie. Cała szkoła żegnała go na dworcu. W czasie wojny praktycznie zlikwidowano instytucje rodziny. Wprowadzono dziesiątki patriotycznych programów i akcji, którym przyświecał jeden cel – służba Japonii. Służ narodowi, jedząc mniej, ćwicząc więcej i donosząc na tych, którzy nie służą narodowi. Każdy musiał się zapisać do organizacji sąsiedzkich.
Przyuczono tam obywateli do walki. Wręczano im bambusowe kije, którymi miano zabijać wroga. W ten sposób wmawiano Japończykom, że wojna zostanie wygrana. W listopadzie 1940 roku naród obchodził 2600. rocznicę stworzenia Japonii. Oddawano cześć boskiemu cesarzowi. Byliśmy pewni zwycięstwa. Wierzyliśmy, że sprzyjają nam niebiosa. Wszystkie serca biją w tym samym rytmie. To rytm skrajnego nacjonalizmu, całkowitego poświęcenia dla narodu, rytm nowej Japonii. Nie trzeba dodawać, że był to rytm marsza wojennego. Japonia rozpoczęła podbój, a konflikt rozlał się wkrótce na Azję i rejon Pacyfiku. Po czasie włączyło się do niego największe mocarstwo świata – Stany Zjednoczone. Dwóch braci Toshie zginie w najbardziej krwawej wojnie w dziejach świata. Wersja polska dla VOD.pl, film Faktory Studio. Tekst Krzysztof Heimer, czytał Daniel Załuski.